witajcie najmilsi, pora podsumować dzisiejszy dzień w Monte Carlo, czwartkowe treningi Formuły 1, które wbrew pozorom, no cóż, patrząc na stratę Williamsa, nie był to jakiś oszałamiający wynik, jest ona wręcz potworna. Natomiast miały taki całkiem pozytywny odcień ze strony Roberta. Widać było taki promyk zadowolenia w oczach Roberta. Z tego tylko faktu wynikający moim zdaniem, że no wiecie, przyjeżdżacie na Monte Carlo samochodem dwumetrowym, szerszym o 180 cm, dłuższym, na jeden z najtrudniejszych torów świata, bardzo ciężki. Tor, na który naprawdę trzeba zobaczyć dobry rytm, tor, na który nie wybacza błędów. Robert tam siada w samochodzie, który no niestety ma daleko do doskonałości i na tych pierwszych kółkach, gdzie tak naprawdę najbardziej liczy się ten kunszt kierowcy, to jego wyczucie naturalne, ta jego pewność, trzyma bardzo dobre tempo, tak, do momentu, kiedy no, zaczynają się już dawać we znakach limity samochodu, tak, no bo im wyżej szukasz limitów, tym bardziej one dają znać o sobie. Natomiast pamiętajcie, te pierwsze kółka, ja Wam o tym mówiłem często, najlepszych kierowców, którzy są w formie, poznaje się po tym, jak szybko się przyzwyczają na przykład do nowego toru, czy do nowych warunków. Dlatego Lewis Hamilton jest facetem, który wyjeżdża na tor, zupełnie nowy i po kilku kółkach już kręci okrążenia bardzo bliskie jego limitu na danej tego toru konfiguracji, na dane warunki. Wiadomo, że te czasy się potem poprawiają, natomiast generalnie jest już bardzo blisko tego, co jest w stanie osiągnąć i no, tak, Sebastian Vettel nie jest takim kierowcą, natomiast Robert był takim kierowcą i cały czas wygląda na to, że tym zawodnikiem jest, natomiast no cóż, to były tylko początkowe fazy pierwszego treningu. Na pierwszym treningu był też incydent, który sprawił, że znów mogliśmy jakby rozwiać wszelkie nadzieje na to, że ta wyjątkowość toru Monte Carlo może jakoś przypasować Williamsowi. Znaczy to od początku było wiadomo, że raczej nie ma tutaj co liczyć na cuda, bo przede wszystkim tutaj trzeba auta, które jest pewne i przewidywalne i tego Williams w pierwszej kolejności nie ma. I był ten spin Roberta na wyjeździe z kasyna, no zwróć uwagę, w totalnie jakimś kosmicznym miejscu, gdzie w zasadzie no kto tam się obraca. Już de facto to był już wyjazd na prostą, czyli sama końcówka zakrętu, który nie jest szczególnie trudny, o wiele trudniejszy jest ten wcześniejszy łuk w lewo, potem już ten prawy do wyjścia, tam trzeba sobie zawsze zostawić jakiś zapas, bo trzeba ominąć, taki garb wychodzi. Ulica po prostu, z uliczki wbija się trochę asfaltu, który sprawia, który robi podbicie na drodze. Niewyczuwalne prawie dla normalnych samochodów, ale w Formule 1 bardzo wyczuwalne, więc oni od razu po tym wyjściu muszą odbić do prawej, żeby to ominąć, więc tam nigdy się nie idzie tam na pełnej rurze, za przeproszeniem, pod ścianę, tylko szykujesz się do tej miejki. No i to miejsce, ten sposób obrotu od razu pokazał, że także na ten samochód znowu nie można liczyć. Kolejna taka nadsterowność, snap oversteer. W zasadzie to zdjęcie z kokpitu bardzo dużo pokazało, że Robert wykonał jakiś normalny ruch i zanim mógł zareagować, już szedł bokiem. I tak moim zdaniem całkiem nieźle wyszło. Nie wiem, czy on to był w stanie wyratować, że utrzymując auto bokiem, tak nie wpadł na żadną ścianę, tylko po prostu delikatnie uderzył nosem, tam jest bardzo wąsko. Tak więc no bardzo... Bardzo mało go to kosztowało, jeśli chodzi o tego spina, natomiast bardzo wiele to pokazało. Co Robert mówił o tym obrocie? Straciłem przyczepność na tylnej osi. Stało się to bardzo późno, praktycznie na wyjściu z zakrętu. Prawdopodobnie spowodował to jadący przede mną jeden z Red Bulli, który wyjechał z boksu. Wyjeżdżając z czwartego zakrętu się przesunął i zrobił to bardzo późno. I przez to straciłem tylny docisk i praktycznie na prostej mnie obróciło. Ja już na poprzednim przejeździe postawiło mnie bokiem, gdy wyprzedzałem innego kierowcę, więc tym razem pojechałem ten zakręt łagodniej, bo wiedziałem, czego się spodziewać. Na końcu jednak znów uciekł mi tył. No i cóż, ta strata Williamsa, można powiedzieć tak, dziękować Bogu, jest Lance Stroll, który był 18. Generalnie i w pierwszym treningu nie radził sobie za dobrze, w drugim treningu był 18 i był niecałe pół sekundy przed George'em i trochę ponad pół sekundy przed Robertem, ponieważ kolejny kierowca na miejscu 17, Daniel Ricciardo, był, moi mili, o 1,2 sekundy szybszy od George'a, 1,3 mniej więcej od Roberta w Renault. Zaznaczając, że Renault stać na o wiele więcej, że te rezultaty nie oddają potencjału Renault na to, że w Monte Carlo, więc to jest po prostu ogromna przepaść, bo cała reszta kierowców, czyli od Ricciardo do czołówki, mieści się w niecałej 1,8 sekundy. Mi się jeszcze jedna rzecz taka przypomina, bo zawsze się, no wiadomo, wyciągamy różne wnioski, czasami możemy się mylić, natomiast kiedy powiedziałem, że no super to wygląda, że strata Williamsa się bardzo zmniejszyła w Barcelonie, że to jest bardzo widoczne, to pojawiły się takie mądre komentarze, takie wiecie, pouczające, że przecież Barcelona to jest krótszy to? Krótki, no nie jest krótki, ale ktoś twierdzi, że krótki, że krótszy, że to z tego wynika. No nie do końca, dlatego że Monte Carlo jest jeszcze krótszy, jakoś ta strata bardzo wzrosła, więc moi mili, nie, to nie jest aż tak. Jak Wam się wydaje, bardzo doceniam wszelkiego rodzaju pouczenia takie z góry, tylko wiecie, trzeba realnie jeszcze no, mieć jakieś podstawy, nie? A nie tylko arytmetykę. To w tym sporcie jest bardzo dużo niuansów, które wykraczają poza odczyty stopera czy wymierzenie toru. Ale okej, przejdźmy teraz do kolejnych wypowiedzi Roberta na temat tego, co się działo. Oczywiście
po tak trudnym dniu brakuje przybraku przyczepności, która nam dokucza oraz generalnego docisku aerodynamicznego, Monako nie jest miejscem, w którym jeździ się najłatwiej. Wyczucie samochodu nie jest rewelacyjne, ale tego się spodziewałem. Nie jest rewelacyjne, to jest chyba taki to say the least, tak? Niedomówienie. Oczywiście zawsze masz nadzieję na miłą niespodziankę, ale nie ma cudów. Gdy brakuje generalnej przyczepności w Monako, na tak wąskim torze widać to jeszcze lepiej i jeszcze bardziej utrudnia to naciskanie do limitów. No bo tak, tutaj jak się popełni mały błąd, to nie tak jak w Barcelonie, że jeszcze można się spokojnie wyratować i nikt, mało kto to zauważy. Tutaj ten mały błąd jest bardzo zauważalny, bo od razu się odciska jakby na barierze śladami opon i na samochodzie na przykład połamanym zawieszeniem. Brakuje pewności, abyś był w stanie wycisnąć coś więcej. Pozytywne jest to, że choć nie jeździłem tu od 9 lat, po wskoczeniu do samochodu już pierwsze okrążenia były niezłe. Jednak oprócz tego, gdy zaczynasz potrzebować narzędzia, aby naciskać i starać się jechać coraz szybciej, brakuje ci przyczepności, a to naprawdę bardzo trudne. Czyli widzicie, to brak narzędzia, także na początku, kiedy jeszcze nikt nie wyciąga tak na samych pierwszych okrążeniach no, optimum swojego narzędzia na tym torze, tak, gdzie go nie było dawno, wiecie, nowy bolid de facto, opony i tak dalej. No jest ten moment, kiedy kierowca może wyciągnąć więcej jako sam, czyli właśnie to, co mówiłem na początku, zyskując tę pewność, wchodząc w ten rytm szybciej, ogarniając się lepiej na torze, jadąc po prostu odważniej. Od pewnego momentu coraz więcej zależy od samochodu wyścigowego, ale to jest jakby normalne prawidła generalnie w tym sporcie samochodowym, nie tylko zresztą Formuły 1 oczywiście. Im bardziej poprawia się tempo, tym trudniej jest nam. Nie mamy pewności w samochodzie, ciężko utrzymać go na torze. Musisz balansować pomiędzy ryzykiem a precyzją, spokojną jazdą. Wszystko sprowadza się do tego, na ile tego ryzyka możesz sobie pozwolić. Sam George Russell też podkreślał, że tor wymaga dużo pewności, której w ogóle się nie ma. Powiedział też między innymi, to jest, wiecie, to jest takie podniosłe, nie optymistycznie. Nie tu chcemy być, nie w tym miejscu z osiągami. Monako to bardzo specyficzny tor i jeśli w ten weekend zrobimy krok wstecz, nie będziemy tym za bardzo rozczarowani, bo nie odpowiada on temu, co będzie się działo przez resztę sezonu. I mówi o upgrade'ach, także Claire mówiła, że upgrade'y w tunelu, że może tego nie widać, ale cały czas nadzieja na poprawę. Trzymajmy kciuki, po prostu niech to nastąpi tak, i najlepiej niech ta poprawa osiągów i te nowe elementy niech się tym razem znajdą w obu samochodach, a nie tak jak na przykład jak w Barcelonie, że tylko w jednym. Przy okazji bardzo ciekawe wieści znowu mnie dosięgły. Tutaj wiecie, Monte Carlo sprzyja różnego rodzaju spotkaniom towarzyskim i rozmowom mniej formalnym, kiedy się nie włącza dyktafonu. I usłyszałem, że w kontekście Giovinazziego, że Giovinazzi, no, ktoś może za wcześnie powiedział, że jest skończony, natomiast z całą pewnością teraz nie spełnia oczekiwań, nawet jeśli teraz zajął bardzo dobre 8 miejsce w drugim treningu. Może to odmieni jego losy, może to jest ostatni gwizdek, natomiast to do zasady, ponoć Ferrari już widzi, że Giovinazzi nie będzie tak kolejnym Leclerciem, dajmy na to, nie będzie tą wielką nadzieją. I ponoć bardzo chce go z powrotem w symulatorze, dlatego że Ferrari cierpi mocno z tego powodu, że, bo zwróćcie uwagę, w poprzednich latach było tak, że Ferrari nawet jak miał słabsze treningi, potem regularnie zawsze, kiedy się zbliżała sobota, robili duże postępy w górę. Naprawdę duże, typu 8 sekundy, 6 dych, 7 dych, naprawdę duże. A wiecie, że po każdym piątku, nawet w trakcie, informacje idą oczywiście po łączu do fabryki, gdzie jeszcze pracuje całkiem spora grupa ludzi nad tym. Tam powinien być kierowca, który potem jakby wykorzystując te dane jeździ symulatorem i analizuje, co można zrobić z samochodem, aby go poprawić. I to jest duża rola kierowcy, żeby wyczuć w symulatorze, co się za tym dzieje i żeby mieć pomysły, co dalej zrobić. Więc Giovinazzi był w tym bardzo dobry, Kwiat był w tym bardzo dobry, tylko Kwiat jest nie do wyjęcia. Bo Kwiat wraca do Toro Rosso, radzi sobie coraz lepiej, jest bardzo szybkim kierowcą. Jeżeli wyeliminuje niektóre tam jego błędy, takie specyficzne związane z tym, że w głowie nie do końca jest mocny, czy bywa, no to wówczas jego czeka jeszcze przyszłość dalej w Red Bullu i w Formule 1. Zasługuje na to pod względem tempa i generalnie doświadczenia. Plus jest fajnym chłopakiem. Natomiast Giovinazzi jest jakby podpięty pod Ferrari i czy jest sens, żeby dalej go forsować, jeżeli no będzie, bo póki co tak naprawdę zawodzi. Nawet jeżeli mówisz, że się tym jeszcze nie martwi, to jest sytuacja podbramkowa, nie? To już na tym etapie sezonu to są ostatnie momenty Monte Carlo, Kanada, żeby coś z tym zrobić, tak? Żeby odzyskać ten wiatr w żaglach i co więcej, nie, że na chwilę, tylko żeby dalej tam pożeglować na tym wietrze, jak najdalej do końca sezonu. Natomiast druga rzecz jest taka, że ewidentnie Wehrlein i Hartley nie robią roboty, co mnie zupełnie nie dziwi. Znaczy Wehrlein, powiedzmy, że jeszcze, chociaż moim zdaniem był przereklamowany,
No ale tam swoje jakoś potrafił i pokazał się kilka razy z dobrej strony. O tyle Hartley, no to wiadomo, że to, jaki był, prawie każdy widział, bo były tam jakieś głosy, że to przecież mistrz Łeko i w ogóle. No tak, oczywiście, mega dobry kierowca, fajny facet, ale jednak moi mili Łek to nie zupełnie to samo, co Formuła 1, a nawet coś bardzo, bardzo, bardzo innego. To jest po prostu inny rodzaj wyścigów. I mistrzowie Łeku to jeszcze nie są, to nie oznacza, że są w stanie wyciskać z Formuły 1 wszystko, co z tej Formuły 1 wycisnąć się da. Przechodzimy do wyników treningów. Najszybsze Mercedesy w obu sesjach, najszybszy Lewis Hamilton. W pierwszej było dość ciasno, dlatego że no przebił dwa Mercedesy Max Verstappen i Red Bull był naprawdę szybki. Ferrari od początku odstawało, chociaż w pierwszej sesji nie było tak źle, w drugiej sesji absolutna miazga. Lewis Hamilton szybszy o 8 setnych od Valtteriego Bottasa i szybszy o prawie 8 dziesiątych sekundy od Sebastiana Vettela. To jest przepaść, tak? To jest bardzo dużo. Czwarty Pierre Gasly, 8 dych z tyłu, ale moim zdaniem Gasly no nie jedzie tym tempem, który można pojechać w Red Bullu, natomiast Max Verstappen nie miał szansy go pokazać. Natomiast wracając, Mercedes znowu miażdży Monte Carlo. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale ta nadzieja jest bardzo niska, nie mają jej nawet w Red Bullu. Chociaż Max był dopiero szósty, strata ponad 9 dych, natomiast Max stracił dużą część dnia, dlatego że odłamki wylatujące, po prostu gdzieś latające po to, że przebiły chłodnicę, musieli zjechać do boksu i nie przejechał w związku z tym szybkiego kółka. Więc Max moim zdaniem może być bardzo blisko Mercedesów i no jest kandydatem no, na to trzecie miejsce, być może ich znowu przedzielenie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Pamiętajcie, piątek jest wolny, dopiero w sobotę wracają do pracy, co oznacza, że mają o wiele więcej czasu na to, żeby popracować nad samochodem, a po drugie warunki się mocno zmienią. Tutaj w piątek będzie jazda oczywiście, bo będą jeździły serie juniorskie, natomiast o drugiej tor jest otwierany już i można normalnie sobie po nim chodzić znowu i spacerować. Więc ten odstęp dwudniowy, on naprawdę może dużo zmienić, natomiast raczej nie zmieni tego, że Mercedesy będą bardzo szybkie. Zobaczymy, czy komuś się uda podgonić Mercedesa po prostu. Max mówił, że w drugim treningu, kiedy wszyscy wyjechali na swoim drugim komplecie opon, my mieliśmy wyciek z chłodnicy. Potem się skarżył na auto przez radio, że mówił, że auto źle się zachowuje, ale tłumaczył to tym, że po prostu korzystając z tego, że i tak samochód musiał czekać na naprawę chłodnic czy na wymianę, że po prostu zmienili ustawienie i szukali czegoś nowego i te ustawienia się nie sprawdziły, to się zdarza, więc jeśli wrócą do poprzedniego, do tych bazowych ustawień, to powinno być w porządku. Dodał jeszcze zdanie, że oczywiście nadawca że oni tylko nadają te negatywne rzeczy. Ale oczywiście podczas treningów próbujesz różnych rzeczy, niektóre działają, niektóre nie działają. Natomiast twierdzi cały czas, że Mercedes nie jest w zasięgu Red Bulla i nie będzie. Myślę, że możemy być trzeci w kwalifikacjach. To będzie znaczyło, że poradziliśmy sobie dobrze. Oczywiście Mercedes jest trochę za szybki, powinniśmy definitywnie wypełnić przestrzeń między drugim a trzecim. Tak, a trzecim zespołem. Nie, dobrze, nie, chyba. Tak, między, nie wiem, może chodzi mu, o co mu chodzi, między drugim a trzecim, nie wiem, czy chce wejść między Bottasa i Hamiltona, no nic, nieważne, potem myślę, że to się wyjaśni. Ferrari, no obaj kierowcy niezadowoleni z drugiej sesji. Vettel powiedział tak, sporo rzeczy nie zadziałało, brakuje nam trochę tempa do Mercedesa, trudno zmusić opony, aby działały właściwie. Tu wolałbyś wiedzieć, co zrobi twój samochód. Jestem przekonany, że do soboty sytuacja się trochę uspokoi. Czy auto niespokojne, auto nieprzewidywalne. Dzisiaj Binotto mówił sporo o problemach Ferrari, mówił, że brakuje im tej peak downforce. Pytany o to, dopytywany, powiedział, że no nie tylko o to chodzi, że to tylko tak ujął to ogólnie, że to wynika z różnych rzeczy. No i oczywiście coraz bardziej jednak na pierwszy plan wychodzi sprawienie, że opony działają i o tym zresztą mówił też jeszcze więcej Leclerc. Mówił, że pierwsza sesja była lepsza, z drugiej był problem właśnie z temperaturami opon, z utrzymaniem ich w odpowiednim oknie temperatur i też problem z powtarzalnością bolidu. Powiedział coś takiego, było bardzo ciężko, mocno się zmagaliśmy. Nie przejechałem też czystego okrążenia, no bo Leclerc był 10, tak, i do tego 1,2 sekundy za Hamiltonem, ale to wiecie, to zbyt duża strata, żeby mogła wynikać z kierowcy, znowu. Więc nie jesteśmy aż tak daleko z tyłu, ale nie jesteśmy na poziomie Mercedesa. Z ciekawszych jeszcze wydarzeń no były te przygody z Haasami, czyli czarne flagi pokazane obu samochodom Haasa. Dość dziwne się tak zastanawialiśmy kolektywnie w social media i też w biurze prasowym, o co może chodzić. Niektórzy podejrzewali, że chodzi o to, że Rich Energy przegrało proces co do wykorzystania logo, które jest skopiowane chyba trochę albo mocno inspirowane, albo zupełnym przypadkiem jest bardzo podobne do logo producenta rowerów.
Natomiast nie, oni stracili jakiś, mieli problem z telemetrią, z radiem i po prostu z czarnymi flagami postanowili ściągnąć swoich kierowców do garażu, co brzmi dość ciekawie. Alex Albon, piąty czas, bardzo dobrze sobie poradził, tym bardziej, że Daniel Kwiat dopiero z 14 czasem, ale też myślę, że to wynikało być może z innych programów, być może miał Daniel jakieś problemy. Jak szykowałem materiału, jeszcze nie było tych wywiadów. No i cóż, 11 grożą, to jest ciekawe, bo generalnie patrząc jak jechali, to wyglądało na to, że dość odważnie sobie poczynają w samochodach. No właśnie, jeśli chodzi o to poczynanie. Jedna rzecz, już na sam koniec to podsumowanie, która była uderzająca w tych treningach, szczególnie w drugim treningu, to jak kierowcy Mercedesa sobie na tym torze poczynają, jak obaj pewnie czują się w Monte Carlo. Bo jeżeli macie sytuację, było widać gołym okiem w pewnym momencie, jak Lewis naciskał, jak przestrzelił pierwszą szykanę, bardzo szybką, trochę, za szeroko wyjeżdżając, tam trzeba się ustawić do drugiej i drugą też przejechał szybko, albo jak były te momenty, nie jeden, nie dwa, kiedy na wyjściu zanosi tyłem i oni kontrują w stronę bariery. Moi mili, jeżeli ktoś robi takie rzeczy, to jedna rzecz jest pewna. Być może nie ma najszybszego samochodu, jak na przykład Robert w Monte Carlo w 2010 roku, ale ma auto, które rewelacyjnie się prowadzi i które jest bardzo wdzięczne właśnie i które jest łatwe w wyczuciu i które jest super narzędziem do tego, żeby wyciągnąć coś więcej. W przypadku Mercedesa jednak moim zdaniem to jest nie dość, że auto, które się świetnie prowadzi, jest bardzo pod kierowców, a to jeszcze oprócz tego jest to oczywiście samochód najszybszy w stawce. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy potwierdzi to czas, zobaczymy, czy Monte Carlo przyniesie jakieś niespodzianki. Ponoć w sobotę ma padać. Pamiętacie, kwalifikacje mokre to jest zawsze loteria. Wiele osób lubi mokre kwalifikacje, ja nie przepadam. Ja wolę, jak jest mokry wyścig, kwalifikacje wolę, jak są suche. Chociaż w tych okolicznościach, kto wie, może lepiej by było, gdyby było mokro, może w tym momencie, no jeśli ten Williams nie będzie jakiś mega fatalny, no to Robertowi udałoby się coś wyciągnąć. No nie wiem, już teraz naprawdę szukam wszędzie jakichś różnych możliwości, żeby trochę zmienić tę passę na ten moment. Dobra, tyle jeśli chodzi o szybki strzał dzisiejszy, był naprawdę szybki. Żegnam Was z Monte Carlo i biegnę w tamtą stronę, w stronę miasta, zobaczyć, co się tam dzieje, co w trawie piszczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.